co tu dużo gadać, no trzeba wyjść i wygrać i tyle, no nas się chyba każdy w tej lidze boi, my jesteśmy teraz po tych zwycięstwach w tym Szczuczynie też na ciężkim terenie, wydaje mi się, że u siebie, przy własnej publiczności, myślę, że no, nie możemy spodziewać się innego wyniku niż zwycięstwo. My wychodzimy, robimy swoje, oni widzę potracili troszkę punkty, nie wiem, ja nigdy tej drużyny nie widziałem, bo przychodząc akurat tutaj to nie zdążyłem jeszcze nigdy z nimi zagrać. Ale z opowieści i z tego wiem, że to jest naprawdę solidna drużyna i z mocnym sponsorem, także spodziewałem się dobrego meczu, ale w tej lidze chyba ciężko będzie na nas znaleźć kogoś. My czujemy się teraz pewni i naprawdę mamy świetną drużynę, co tu dużo gada. No, nic się tu nie zmienia, my wychodzimy, mamy jedną bramkę straconą, jedziemy dalej, gramy na zero i to jest nasz priorytet. Jak zagramy na zero, to z przodu zawsze coś wydaje mi się, że strzelimy, także się nie obawiam. Gra świetnie, my tak samo trzymamy jakiś tam poziom. No straciliśmy, szkoda, że ta jedna z karnego spadła z Jagiellonią, bo byłoby zero i byłoby jeszcze jedynie, ale nie narzekamy, trenujemy, robimy swoje i 3 punkty tylko się liczą dla nas. Miał pan okazję już oglądać jakiś mecz Drwęcy w tym sezonie? Tak, coś oglądaliśmy, skrót jakiegoś meczu bodajże. Ja sobie tak samo analizuję przed każdym meczem, włączam sobie, szukam w sieci takich rzeczy. No to wiem, że tam jest na pewno, no dobra jest drużyna, bo i goście są, którzy grali w wyższych ligach i w ogóle, także no na pewno ja czujemy do nich respekt, ale tak jak mówię, my jesteśmy pewni swojego i pewni swojej wartości, także my wychodzimy po zwycięstwo. A jest jakiś zawodnik z Rwency, którego pan szczególnie się obawia? Wiem, że jest taki rosły, czarnoskóry, nie wiem, czy to napastnik jest, czy to na pewno będzie silny i wiem, że jest wysoki, o wysoki, że warunki fizyczne ma dobrze, także na pewno trzeba będzie na niego na pewno zwrócić uwagę, na takiej zasadzie.